Zasadniczo dr Nicholas Rush jest jedyną osobą na pokładzie, której nie zależy na szybkim powrocie na ojczystą planetę. Beztrosko lekceważy on niepokój pozostałych członków grupy i natychmiast zaczyna eksplorować statek. Szybko okazuje się, że przeznaczenie ma w pięcie pojawienie się gości na pokładzie i twardo zmierza trasą wyznaczoną niegdyś przez pradawny. Kontroli nad statkiem nikomu nie udaje się przejąć, ponieważ dostęp chroniony jest hasłem. Dodatkowym problemem są oczywiście zapasy żywności i wody, które cała grupa zabrała z bazy. Mówiąc delikatnie, są one skromne. Bohaterowie skazani są więc na błąkanie się po planetach wyposażonych w system wrót, rozstawionych przedlaty przez systemy przeznaczenia i eksplorowanie ich pod kątem poszukiwania środków niezbędnych do życia oraz ewentualnych źródeł energii. Myśl o powrocie na Ziemię kiełkuje bowiem w głowach wszystkim zgromadzonym na pokładzie. No, poza Rushem, który doznaje bez mała ekstazy od samego patrzenia się na poszczególne elementy statku. Jedyną pociechą dla niefanatyków podróży w nieznane jest możliwość komunikacji z Ziemią za pośrednictwem niezwykłych urządzeń ukrytych pod postacią kamieni. Korzystanie z nich jest jednak związane z koniecznością zamiany, konkretnie zamiany ciałami. Znów zaczynam pchać się w zawiłości, więc wytłumaczę to na prostym przykładzie. Umysł człowieka A, znajdującego się na Ziemi, przeskakuje w ciało człowieka B, znajdującego się na przeznaczeniu. Natomiast umysł człowieka B, znajdującego się na przeznaczeniu, przeskakuje w ciało człowieka A, znajdującego się na Ziemi. Rzecz jasna, w takiej sytuacji nie trudno nieporozumienia i pomyłki, zwłaszcza gdy połączenie zostaje raptownie przerwane. Colonel Salford? Dusze. Fabuła zatem wydaje się całkiem interesująca, ale jak wiadomo, fabuła to nie wszystko. Cóż bowiem obchodziłaby nas wędrówka rodem z Odysei, gdyby bohaterowie wywoływali chęć wysadzenia w powietrze przy pierwszej możliwej okazji? Moim zdaniem sztuką było stworzenie postaci, którym w opisanej wcześniej sytuacji chciałoby się kibicować i życzyć im powodzenia w bezpiecznym powrocie do domu, którego wszak wszyscy z nich sobie życzą. Tak, tak, poza Rushem. Szczęśliwie twórcy w zasadzie dali radę i wykreowali bohaterów, którzy potrafili wzbudzić sympatię. Moją przynajmniej. Choć muszę przyznać, że nie wszyscy z nich mnie zachwycili. Nie tym razem. Ale skoro już przy nim jesteśmy, poświęćmy mu chwilę uwagi. Doktor Rush jest niewątpliwie postacią złożoną. Dość szybko można się zorientować, że pod maską bezwzględnego właśnie. Kryje się coś więcej. Ciężko drania rozgryźć, bo gdy już zaczyna się powątpiewać w jakiekolwiek ludzkie odruchy tego maniaka, wyskakując z czymś niespodziewanym. So, what are you asking us to do? Let me talk to the crew. At least some of them understand how important it is to remain on this ship. Nobody is going to agree to that. You say you've no choice but to leave. I've no choice but to stay. We're going to brief everyone in the game room the minute we come out of FTL. You can address them then. It would carry far more weight if you were standing alongside me. I can do that. Thank you. I zmusza do ponownego zastanowienia się nad tym, czy faktycznie jest on skoncentrowanym na własnych potrzebach bydlakiem, czy też najrozsądniejszym członkiem załogi. Would risk the ship and everyone on board. He's right. Lilej z kolei to przeciwieństwo Rusha. Nieco nieśmiały i niepewny siebie, chętnie by wszystkim przychylił nieba. Choć facet jest do rany przyłóż, nie odpycha i nie irytuje. Ma swoje wady, nie jest chodzącym ideałem, wydaje się być całkiem ludzki, chyba najbardziej ze wszystkich bohaterów. Co może wzbudzić sympatię i zainteresowanie jego dalszym losem. Come on, am I the only person here who thinks this could be the coolest thing ever? Fine, don't you at least want to know what happened to them? How they survived and developed as a society? You played a lot of SimCity as a kid, didn't you? Actually, this is more like SimEarth. Twórcy nie zapomnieli też o umieszczeniu na pokładzie przeznaczenia typów macho, do których mogłyby wzdychać wieczorami młode dziewczęta. Ty nieco starszy.
miłośniczkom testosteronu zafundowano zatem pułkownika Younga i porucznika Scotta. Obaj panowie to typy szlachetnych rycerzy i dżentelmenów, którzy jednak w razie potrzeby potrafią grzmotnąć przeciwnika w szczękę lub zafundować mu serię obowu z karabinu. Oczywiście także widzowie płci męskiej mają na czym zawiesić oko. W walce o przetrwanie biorą bowiem udział trzy damy o zupełnie odmiennych typach urody i cechach charakteru. Numer pierwszy. Kamil to Azjatka po 30 o lodowym spojrzeniu, potrafiącym zmrozić nawet najbardziej rozgrzane serce. Jest kimś na kształt speca od Public Relations, wątpliwą dyplomatką oraz miłośniczką kobiecych wdzięków i zadeklarowaną homoseksualistką. Oh. Numer drugi. Tamara, gorąca blondynka i wrażliwa sanitariuszka. Któż by nie chciał znaleźć się pod jej troskliwymi skrzydłami? Niestety skrywa pewną tajemnicę, choć ów sekret nie przeszkadza nikomu w obdarzeniu sympatią seksownej pani porucznik. Numer trzeci. Chloe, młoda brunetka, typowa słodka idiotka, nasuwająca silne skojarzenia z Bellą oraz Liz, znaną z Roswell. Trudni się rzucaniem głupich spojrzeń, migdaleniem z połóżnikiem Scottem i łamaniem serca Eli'a. Większość bohaterów daje się zatem lubić, a obserwowanie zachodzących w nich zmian w czasie podróży w przestrzeni kosmicznej jest naprawdę interesujące. Kompletną odrazę obudził we mnie chyba jedynie pułkownik Telford. No i Chloe. Generalnie jednak losy pasażerów przeznaczenia wciągają, a zwroty akcji, jakie fundują widzom twórcy, są naprawdę dobre. Dla mnie osobiście najlepszym posunięciem było jednak zerwanie z dotychczasowym schematem wykorzystywanym przez cykl Gwiezdnych Wrót, bazującym na... Wojskowi i badacz wybierają się na jakąś planetę, wpadają w tarapaty, zapierniczają z powrotem do bazy, rozwiązują problem i żyją długo i szczęśliwie oczywiście do następnego odcinka, kiedy to powtarzają dokładnie ten sam schemat w dokładnie takiej samej kolejności. Zamysł ten może początkowo się sprawdzał i wzbudzał zaciekawienie, ale jak rany przy 150 odcinku zaczął mnie już męczyć, aż w końcu kompletnie ubił moje zainteresowanie serią SG-1. I nawet oglądanie Richarda Dina Andersona przestało być dla mnie jakimkolwiek argumentem przemawiającym za dalszym śledzeniem serialu. SGU ma też jeszcze jedną kolosalną zaletę, za którą pokochałam go dodatkowo. Wreszcie ktoś stojący za całą produkcją ruszył czachą i dał obcym ich własny język. Szału dostawałam oglądając SG1 i patrząc, jak bohaterowie przemieszczają się przez różne planety, których mieszkańcy śmigają współczesnym angielskim. Angielskim! Współczesnym! Nie jakieś zaawansowane cywilizacje, mieszkające na totalnych zadupiach, w lepiankach. Bzdura! Poważnie, ten idiotyzm irytował mnie potwornie i dodatkowo paskudził przyjemność z oglądania SG-1. I żadne argumenty w stylu, a bo to ziemianie dawno temu zostali przeniesieni na tę planetę jako niewolnicy, mnie nie przekonują. Bo sorry, ale jeśli jako niewolnicy, to ciekawa rzecz, że przytrafiło się to wyłącznie Amerykanom, chociaż zdaje się, że w filmie, od którego wszystko się zaczęło, mowa była raczej o Egipcjanach, ale okej. Załóżmy, że niefart mieli tylko i wyłącznie Amerykanie. To wciąż nie tłumaczy znajomości przez te obce mośki współczesnego angielskiego. SGU szczęśliwie stanęło na wysokości zadania, popiskujące gruchanie obcych, którzy pojawili się w tym serialu, brzmiało w moich uszach niczym pianie anielskie. No i ostatnia kluczowa kwestia. Jak twórcy poradzili sobie z informacją o anulowaniu serii? Przyznam, że znakomicie. Wyraźnie widać, że scenarzyści naprawdę się postarali i w skrawny sposób zmienili kierunek, w jakim szedł serial. Co prawda wciąż szlak może człowieka trafić, bo aż chciałoby się, aby rozwikłane zostały wszystkie tajemnice, ale z drugiej strony genialne przemówienie Kamil w jednym z ostatnich odcinków pozwoliło mi na pogodzenie się z losem serialu. Wtrącenie starej prawdy, nie można mieć w życiu wszystkiego, a samo życie jest zaskakujące, pozwoliło mi uwierzyć, że faktycznie to los wtrącił się w misję przeznaczenia i nakazał mu podążanie zupełnie inną ścieżką. Ostatni epizod zaś pozwolił na niemal optymistyczne i pełne nadziei przeżywanie zakończenia całej historii, choć oczywiście chciałoby się jednak więcej. Gorąco zachęcam Was zatem do obejrzenia SGU. Zwłaszcza, że niekonwencjonalne podejście do tej serii pozwala Wam na obejrzenie go bez konieczności wcześniejszego zapoznawania się z poprzednimi tytułami z tego cyklu. Dostajemy tu odrębną, intrygującą i wciągającą historię, która potrafi dostarczyć naprawdę dużo emocji i nieraz zaskoczyć. Lećcie zatem oglądać. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.